Jak nie będziesz miał, to za darą dostaniesz. Tak jak w Szczecinie, gdzie byśmy na... Codziennie. To moje nie chcę go nic przepuścić. No już mogę, już nie dam. Musimy przerwać niestety to. Zrobiłem wam przerwę teraz. Proszę moje piórko stąd. Cennik zauważył, że to jest. 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 Słuchasz mnie? Słuchaj mocno. Słychać mnie? Teraz mnie już... Słychać mnie? Dobrze. Słychać. Teraz jest dobrze. Sprzedają jako surowiec. W środę? No, jak powiesz. Tak, już tego nie robię. W jakichś przedsiębiorcach nie jest. To nie jest pomysł. Wiesz, ani nie wyśrutowali tego po prostu. Dokładnie oddzielali. No to jest pszenicz trzeba. A on stworzył taką maszynę. Muszę dwie części euro, tak? Tak, dwie części. To coś jest to. Masz to wojsku, masz to jest pszeniczne. Czekaj, czy to jest to samo w ogóle? Wyjątkowo smaczne piwo. Ty spróbować? Sam zrobił i sam wylepił. Pokaż, czy ty to jest to samo piwo? To jest samo. Tak. No nie, to nie jest to samo. Nie. To jest bardzo gorzkie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dobrze. Mówiąc, napis się na punktu. Dobrze, to jest dwójkę za mną. To się może udać. Będzie się działo. Do wina wsadźcie te kwiaty. Ja tak pomyślałam. Czerwienie. Ale zaraz właśnie czerwienie. Rozśpiewają się. Gdzie jest Henio? A gdzie jest Henio? Daleko jest. Mówię, że się już się zbiera. Już jest Henio. Jak to? Ciekawe. Ciekawe. To też mam. Trzeba tam poprosić na tamte, gdzie już tam żyje. Jak już mają zobaczyć. Jest.
No tak, żeby nie było za głośno. Może. Raz, dwa. Ale ty byłeś wczoraj na wtale, tak? Co? Nie, to działa. Witam serdecznie w spotkaniu z poezją. Witam serdecznie na spotkaniu z poezją. Ciebie do niej witam. I Małgorzaty Kracej witam. Marka Sawickiego witam. Wszystkich obecnych na sali. Bardzo się cieszę, Jacku, że nie pamiętasz mojego imienia. Tomek jest. Tomek. A co powiedziałem? Marek. Tomek. Nie, nie. A może masz na trzecie Marek? Nie, Wojtek ma na drugie. Wojtek masz. Marek na Zach z PSL, tak? To nie Wojtek, tylko Adam. Wszystko w jednym, nie? Dwa w jednym, tak? Głosz and go. No dobrze, to chyba będziemy zaczynać. Czy mamy coś zagrać, żeby to było słychać? Zagrać, no to... Może to nie brzmi... Ale to było takie, wiesz, moje gdyby przyszedł do mnie cały świat i brzydko poprosił, żebym przestał śpiewać, grać i ze sceny się wynosił, to nie oddam swej gitary i gdy będę całkiem stary, też nie wypuszczę jej z rąk. Sceną będzie rów przy ścieżce, publicznością polne świerszcze oraz pszczoły z pachnących łąk. Małowicze łąk. Gdyby w niebie przyszedł święty Piotr i grzecznie mnie poprosił, żebym nie próbował czegoś grać, bo chór właśnie modły wznosił, to nie oddam swej gitary i pomimo strasznej kary, która może na mnie spaść, tak za chmurką się ukryję, że nie dojdą szybko czyje, ręce będą przekornie grać. Będą wiecznie grać. Gdyby kiedyś przyszedł ktoś i was też poprosił, żebyście przestali śpiewać, grać, bo on tego nie znosi, weźcie w ręce swe gitary i poróbcie takie czary, by na zawsze mogły brzmieć. I ja do was też dołączę, czy za chmurką, czy na łące, leć muzyko, leć. Thank you.
Dobry wieczór. Tym prawie poetyckim pieśnią, tą prawie poetycką pieśnią przywitaliśmy się już wszyscy tu obecni na scenie. Nie damy się tak szybko wypędzić z niej, zapewne. I będziemy różne rzeczy opowiadać oraz śpiewać. Mamy ze sobą tutaj na scenie dwoje prawdziwych poetów. Małgorzata Hylcaj i... Brawo, brawo, brawo. Jacek Soja. Również na scenie towarzyszy mi skrzypaczka Dagmara Gałeczka. Oraz najbardziej bezczelny z tych, którzy są na scenie, czyli ja, Tomasz Sawicki. Sytuacja polega na tym, że jest tak, że my śpiewamy piosenki, a poeci czytają swoje wiersze. Myśmy już zaśpiewali, to jest ich kolej. No to tak, Opole zaczęło, no to czas na Kraków. Dlatego, że Szczecin na razie schował się w morzu. Póki co. Zanurkował, tak. Umówmy się, że to jest herbata, no bo wiersz, który chcę przeczytać, odnosi się do herbaty bardziej. Przy samowarze. Czarownica w samowarze czarująco nas czaruje. Czai się czai w filiżance. Czas wyczaić, co paruje. Częstowany czuje czarta. W oczach czady i czary mary. Nagle w uszy war się wlewa. Nie zasypiaj, dziadu stary. Nie, bo chociaż dziad to młody. Nadal chce się znaleźć w niebie. Rozebrała mnie herbatka. Teraz ja rozbiorę ciebie. I kolejny wiersz. Sylwii. Ja jestem człowiek pełen fantazji, więc właśnie o tej fantazji będę czytał. Oddając się nieprawdopodobnym fantazjom na temat Sophie Loren, moja miłość szkolna, zaciekle studiowałem winiarstwo w jego krańcowej, to jest płynnej fazie istnienia. Przyznając rację Heraklitowi, że wszystko jest płynne, zarówno cudowne programy polityków, jak i moja gotówka. W ramach szczególnej automotywacji i dyscypliny postawiłem sobie za cel pracować codziennie przez co najmniej 5 minut, włączając w to wtorki. Zgłębiając zagadnienia powszechnego dobrobytu, odwiecznego marzenia ludzkości, realizuję, oczywiście w teorii, pisząc na zamówienie społeczne, 96 tomów, powierzając praktyczną stronę mojego geniuszu, specom od PR-u, marketingu i społecznych ubezpieczeń. Mam nadzieję, że po tak pracowitym życiu trafię do podręczników jako wybitny alchemik i okultysta, albowiem pragnę poprowadzić całą ludzkość do krainy poezji, pięknych słów, do dzisiaj pozostających bez pokrycia. Dobry wieczór, witam wszystkich. Słuchajcie, no muszę to powiedzieć, bo zawsze jak... Brzuchu ci burczy. No jest, no jest moc, prawda. Jest moc. To wszystko ta pierogarnia. Coś tutaj wrocławska. Jakie sprzężenie jest? A może ten twój mikrofon? No, to jest tak. Jeden. Tak? Polski. Tak? Jeden. No dobrze. Nie, to jest stary. Przełamujemy z jednym czynnikiem.
ponieważ mam przykaz pewien od mojego szefa, bo jestem kandydatką do Związku Literatów Polskich Oddział Szczecin i zawsze mówi, żebym pozdrawiała właśnie od naszego środowiska, bo jak tam wtargnęłam do tego Związku Literatów, to powiedziałam, że otwieramy się na całą Polskę, bo my też chcemy bywać w różnych miejscach, więc właśnie pozdrawiam Was od Szczecińskiego Związku Literatów Polskich i od magazynu Ehoryzont, gdzie jestem właśnie też redaktorką. Powiem... Nie wiem dlaczego, ale Jacek poprosił mnie, żebym właśnie przeczytała wiersze z mojego cyklu, takiego wiersze o moim psychiatrze. No nie wiem, sorry. Stwierdził, że to będzie pasowało. Ale prawdę mówiąc, występował tu kiedyś, Don mówił, Andrzej Kotański, który właśnie napisał genialny cykl wierszy o psychiatrze i ja przeczytałam, zachwyciłam się, zaczęłam sobie przypominać, jak to było kiedyś fajnie właśnie. I też napisałam swój cykl właśnie wierszy. Wierszy o moim psychiatrze. Tak. Mówił, nie przeszłość boli, lecz jej postrzeganie. Mój psychiatra nie był nawet zabawny. Odebrał mi anioła stróża za grubą kasę. Teraz mniej się modlę. Mam więcej czasu na doskonalenie samooceny. Mówił, powtarzaj, jestem zdrowa. Sam w to nie wierzył. Na wszelki wypadek. Bo wiara czyni cuda. Mój psychiatra mówi, że cię nie ma. Jesteś moim urojeniem, projekcją marzeń sennych, wyparciem winy po dziadku, tworem libido, animusem kochanków, niezrodzonych, lecz stworzonych z niedostatków. Milczysz? Już nie wiem, czy istniejesz słońcem, siódmym niebem. Wzdycham, na wypadek, gdybyś istniał. Mój psychiatra każe mi nabrać dystansu. Oddychaj samodzielnie. Pozwól jemu na tożsamość. Wróć na ziemię. Poczekaj, aż zatęskni choćby 1000 lat świetlnych. Nie bądź bluszczem, odbiciem. Zrób coś ze swoim życiem. On powiedziałby ci to samo. Męska solidarność. No, nawiążemy do jednego wiersza Jacka i do wiersza Gosi pieśnią. Prawdziwa legenda o Świętym Jerzy. Legenda o Świętym Jerzy jest taka, jak o smoku lwawelskim, że jest tam smok, prawda, i tam dalej. Tylko że różni się tym, że zamiast szewczyka datywki przybywa jeździec na koniu, który przebija tego smoka włócznią i koniec. Nasza jest ciekawsza, ale w ogóle ja sobie przemyślałem, że zapewne bardziej realistycznie spoglądając na tą historię o Świętym Jerzy, zapewne ona jest zupełnie inaczej wyglądała i tu jest moje przemyślenia. To są moje przemyślenia. Wpływ skoków na pogłowie smoków. Właściwie prawdziwa legenda o Świętym Jerzy. Trzej rycerze, cni szermierze, urządzili cud wieczerze. Węgrzy lali siebie szczerze, żuli mięso jeszcze świeże. Przeszły ledwo trzy pacierze, a już pierwszy w lasu na wieżę. Przeszły ledwo trzy pacierze, a już pierwszy w lasu na wieżę. Zanim drugi szybko bierze, żeby zdjąć szaleńca z wieży, idąc krzyczy, słuchaj Jerzy, czyż tą trzeźwość można wierzyć? Zawrzał z oburzenia Jerzy i się rzucił z zemsu wieży. Zawrzał z oburzenia Jerzy i się rzucił z zemsu wieży. Gdy opuszczał szczyt tej wieży, spostrzegł, że smok w dole leży. A więc dobrze się przymierzył i w grzbiet bestii złej uderzył. W jednej chwili zginął Jerzy, ale także smok nie przeżył. W jednej chwili zginął Jerzy, ale także smok nie przeżył. Po tym zamieszaniu całym czas zakończyć rzecz morałem. I choć wersji mamy parę, to tej jednej dajmy wiarę. Ponoć smok swym głosem smoczym
mówił wszystkim prosto w oczy. Jerzy! To mi może skoczyć. No i Jerzy skoczył. Drwal albo nowa siekieryzada. Drzemał drwal, trzymając drzewce. Oburęcznie przy siekierce. Las się łasił jak łasica. Umierała komarzyca. Niedźwiedzica cała zbladła, gdy padliny cug odgadła. Księżycowym wzięty nimbem drwal się raczył chłopskim bimbrem. Drwił i trwał tak drwal do ranka, gdy dorwała go wybranka. Dostał w pysk i kijem łomot, ale za co nie wiadomo. Choć wiadomo, drwal drwa rąbie. Drwa piłuje, wznosząc sągiew. Jak przetrzymać z sągiem w lesie? Przy bimbergu przecież wiesie. Zatem drwal drwalowi drwalem, kiedy mówi: bracie, nalej. Zanim moja niedźwiedzica, czyniąc halny tu przykica. Niech się drze, jak portki w kroku, byle dzbanek stał na boku. Bo w kuszeniu dzban wygrywa, kiedy baba tak zrzędliwa. Tyle o babstwie. Tym niedobrym. I jeszcze takie z zakresu psychologii kobiet. Pytanie bez odpowiedzi. Jeśli Ewa w raju zerwała zakazany owoc, aby dorównać Bogu w mądrości, to dlaczego, cofając samochodem, Elka rozjechała proboszcza, zatrzymując się dopiero przed ołtarzem świętej Rity, zsyłającej roztropność? Dziękuję. Mój psychiatra mnie pociesza. Nie wiemy, czym jest śmierć. Może okazać się najwyższym dobrem. Wyschnięty liść spada z drzewa za oknem. Mówi już pół godziny. Z rozkoszą podam mu cykutę, kiedy skończę. Mój psychiatra mnie ostrzega. Mówi, że wchodzę w fazę maniakalną. Pełni lata mimo minusowych temperatur. Potrzebuję równowagi. Kocham wszystkie beznadziejne poranki. Mój świat niepoukładany. Ciemność nocy, przeszłe depresje, emocjonalne huśtawki, nawet jego drętwe gadki. Teraz mój psychiatra grzebie w moim życiorysie. Cieszy się z tego przypadku. Babka uciekła, matka tyrała, sąsiadka prała. Nikt nie miał czasu. Żłobek, przedszkole, szkoła, pod górkę, wielkie miasto. Nie było górek. Było płasko, płasko, płasko! No i tak się rodzi płaskostopie. To nie do was, kochani, jak się... Kiedy się Arab obudzi z rana, to najpierw się dobrze rozgląda. Czy to, co widzi, to fata morgana i czy ktoś nie ukradł mu wielbłąda? Potem umyje się bardzo dokładnie, a zrobi to w jednej szklance wody. Drugą zaś szklanką ugaszą pragnienie on i jego dwa wielbłądy. Kiedy szkota obudzi słoneczko, to najpierw patrzy przewlekle, co się stało z kraciastą spódniczką i czy łyski już nie jest za ciepłe. Potem odbędzie higienę poranną i też w jednej szklance wody. Skoro Arab
potrafi żyć oszczędnie, czemu on szkod nie ma tak robić. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne kraje. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne, różne kraje. Kiedy Japończyk się rano z maty zwlecze, to najpierw się dobrze rozgląda. Gdzie są oba samurajskie miecze i gdzie zaparkowana stoi Honda? Potem umyje się w jednej szklance wody, jak czyni to gro jego nacji. Oni potrafią brać taki prysznicyk, wszak są mistrzami miniaturyzacji. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne kraje. Poranne zwyczaje, wszędzie takie same, choć różne, różne kraje. Kiedy Polak z łóżnicy wyskoczy, to chociaż nie powie nic nikomu. Z miejsca sprawdza, czy aby ktoś mu w nocy nie buchnął punciaka spod domu. Potem odbędzie toaletę poranną, szklanki zaledwie połowie. No bo owszem, i kran ma, i wannę, lecz mu właśnie naprawili wodomierz. Brawo, Tomasz. Może teraz coś z zakresu lekturowych tematów. No bo trzeba wracać stale do języka polskiego. Tu właśnie udzielę lekcji z języka polskiego. Bohater romantyczny. Co bohater romantyczny jada? Odpowiedzi. Co bohater romantyczny pije? Odpowiedzi. Brak. Gdzie bohater romantyczny mieszka? Adresu. Brak. Za co bohater romantyczny żyje? Za swoje łzy i krew rodaków. Czym bohater romantyczny żyje? Przeszłością. Co o sobie bohater romantyczny myśli? Że jest nieszczęśliwym geniuszem i tylko permanentnie złe samopoczucie różni go od Boga. Co o bohaterze romantycznym myśli inny bohater romantyczny? Nic. Każdy z nich myśli tylko o sobie. Co bohater romantyczny robi? Cierpi. I kocha. Kogo bohater romantyczny kocha? Siebie w cierpieniu. Dlaczego bohater romantyczny cierpi? Dlatego, że kocha. Dlaczego bohater romantyczny się nie żeni? O, to pytanie bohatera romantycznego nie dotyczy. W co bohater romantyczny wierzy? W czym? Najlepiej, gdyby to było samobójstwo. Dlaczego bohater romantyczny jeszcze żyje? Bo jest nieśmiertelny? Niestety, żyje w każdym z nas. Dopisek do ankiety personalnej bohatera romantycznego. Buntownik przeciw rzeczom koniecznym i ostatecznym, którego serce pogardziło rozumem. Przypadek kliniczny, nieuleczalny. Nie trzeba izolować. Izoluje go własna choroba. Niebezpieczny tylko dla siebie samego. Notoryczny samobójca. Groźny, gdy znajdzie publiczność. Dziękuję. Może właśnie teraz po tym krótkim fragmencie cyklu wiersz o psychiatrii przejdziemy do innej specjalizacji. Wiersz oparty na faktach. Mój ginekolog poeta. Mówi... Słucham? Też macie tak.
takie doświadczenie. Urolog. Ale tak, faktem jest to wierzchni ale ja się spotkałam z ginekologiem. Nie, oczywiście, to przecież trudno, żebym ja się spotykał z ginekologiem. Jesteśmy zainteresowani bardzo. Mówi... Słyszą tam dostrzegł. Mówi, ciąża to nie choroba. Zdarza się, zgodnie z faktem, że kura była przed jajkiem. Leśnieniem instrumentów zwiewala. Lecz... Nie interesują go ciała. Nie wierzy w medyczne dylematy. Preferuje własne poematy. Uważając za miejsca najbardziej liryczne, fotele ginekologiczne. Odkąd został wydany, liczy się tylko z muzami. Teraz, no też troszkę podobny temat. W łóżku z patriotą. Potrzebuję twojego ciała. Od godziny robię podchody. Nie pomaga bielizna jak reklama sex shopu. Drżąca oczekuje rozpalenia. Lecz pomiędzy nami ziemia. Pieścisz ją. Dotykasz czułych miejsc. Z nabożeństwem głaszczesz każdą bliznę. Nie mam szans, konkurując z ojczyzną. Może kiedy wywinę orła, będę godna. I teraz takie dzieło, jedno z najlepszych. Erotyk, tyk, tyk. Wyłącz radio, telewizor, laptop. Zostaw światło. Lubię patrzeć, jak ciało reaguje na dotyk. Już nas nie dotyka, Poli. Rysuję cię oburącz w trójwymiarze. Poprawiam, kiedy zmieniasz rozmiar. To ciekawsze niż transmisję obrad. Otwórz oczy. W źrenicach odbijasz najpiękniejsze fakty. Podgłaśniasz do krzyku szept rozkoszy. Nie wyłączyliśmy komórek. Wibrujemy. Dzwonią dzwonki. To zrozpaczona jest piosenka, co kiedyś chciała, żeby świat wciąż pragnął nosić ją na rękach, a ludzie brali ją do chat. Tak bardzo, bardzo się starała na różnych festiwalach, aż zwiędła skapcaniała i chrypa ją złapała. To niepotrzebna jest piosenka, którą odrzucił zwykły świat. Nikt nie chciał nosić jej na rękach, nikt nie chciał brać do chat. Wpadła więc do Mateusza, co się nie może ruszać w tym inwalidzkim wózku. Marzy, by żyć po ludzku. My się tak spotkali, od razu pokochali. Oznała swą piosenkę, ona skończyła swą drękę. To najpiękniejsza jest piosenka, bo wreszcie ma swój świat. Nie muszą nosić jej na rękach, nie muszą brać do chat.
to najpiękniejsza jest piosenka. Z okazji Dnia Świętego Walentego, który minął, post do mojej kochanki. Nie rycz. Co ty jesteś? Syrena portowa? Mogłaś trafić gorzej. Jestem poetą. A mogłem być królem Henrykiem VIII. Nie krzycz. Lubię harmonię w dźwiękach. Jestem miłośnikiem harfy. A mogłem być rzeźnikiem, Kubą rozpruwaczem. I się miłość. Jestem smakoszem komedii. A mogłem być hipochondrykiem, jak Harpagon, albo zazdrośnikiem, jak Otello. Z okazji Dnia Zakochanych spieszę poinformować. Zakochałem się. W podróżach całuję pa. Odnośnie tych podróży, jak to jest z naszymi pociągami, czy koleją, PKP. Komunikat. SMS. Kochanie, cieszę się z naszego rychłego spotkania. A tu nagle komunikat. Pociąg relacji ja-ty ma 60 minut spóźnienia. SMS. Kochanie, proszę o cierpliwość. Zakochani czasu nie znają. SMS tłumaczy się przed tobą. Komunikat. Pociąg relacji ja-ty zwiększył opóźnienia do 120 minut. Wygląda na to, że ja z całym dworcem cofnąłem się od ciebie o jakieś 100 kilometrów. Nowa Zelandia oddzieliła się od Australii miliony lat temu, o jakieś 1600 kilometrów. Trzeba być optymistą. Jaka magia plącze nasze drogi, aby dotrzeć na spotkanie. Muszę zwiedzić Wyspy Kurylskie, Tasmanię, San Jose i Katmandu, oczywiście drzemiąc pomiędzy zapowiedziami odjazdów i przyjazdów. Ostatnia wiadomość. Pociąg relacji ja-ty ostatecznie został skreślony z rozkładu jazdy. Wyjaśniła się tajemnicza nazwa PKP. Poczekalnia kochanków pogubionych. Płacz, kochanie, płacz. I z tego samego tematu komunikat w wagonie kolejowym. W drodze ze Szczecina do Krakowa. Pan siedzący w wagonie numer 13 linii Kraków-Płaszów-Gdynia, zajmujący miejsce numer 71, proszony jest o zdjęcie lewej dłoni z uda prawego siedzącej obok pasażerki na miejscu 73. Polskie Koleje Państwowe nie biorą odpowiedzialności za pozostawiony i zagubiony bagaż uczuć podróżnych. Dziękuję. Ku niepamięci. Zakładki w cyberprzestrzeni głowy, głębokie na kilka łokci bezsenności. Kryjówki o zaskakującej zawartości. Z biegiem czasu coraz liczniejsze. Sukcesywnie kasuję po tabula rasa. Ponoć nic dwa razy się nie zdarza. Na wypadek, gdybyś był mi przeznaczony, wgrywam program antywirusowy. I teraz właśnie może nawiązujący do tego wiersza chciałam przeczytać wiersz Jasi Słodyczki, naszej przyjaciółki, która bardzo pozdrawia też Dona i wszystkich tu i żałuje, że nie mogła przyjechać. I mówię tak, nawiążę, może ja coś wytrzymam, tak? Tak, Raba Wyżna. Joasia, góralka. Hej! Będzie łatwiej. Pojedziemy.
Jołasia tym wierszem zdobyła wyróżnienie właśnie na, w konkursie w Szczecinie. Czynnik ludzki. Po poważnej awarii duszy, spowodowanej kontaktami online, zaopatrzyłam się w doświadczenie. Życiowy program antywirusowy. Trzeba chronić operacyjny program własnego ja. Pisałam go całe lata, by dobrze funkcjonował. Dostałam na PRIV interesujący zapowiadający się plik. Antywirus włączył alarm, ale zlekceważyłam. Nadawca zaufany. Na co teraz narzekać? Luki w oprogramowaniu obronnym nie było. Zawiódł czynnik ludzki. I jeszcze, proszę też mi wybaczyć, jeszcze osoba, która zawsze jest z nami, Ada może to potwierdzić i Agnieszka. No, wprawdzie jest to poeta nieżyjący, ale jego żona jest naszą taką dużą przyjaciółką wielką i tworzymy dzięki niej właśnie i dzięki Jurkowi, który z góry nas jednoczy, taką rodzinę poetycką. I chciałam właśnie przeczytać jeszcze właśnie wiersz Jurka, ponieważ bardzo tu pasuje, myślę, jest poświęcony malarzom i poetom. Jurek jest przewodnikiem, był przewodnikiem tatrzańskim, no i stale jest obecny wśród nas jako poeta właśnie. Poetą, scenarzystą, fotografikiem, także bardzo dużo funkcji. Aktorem. Muzykiem. Tak, muzykiem, bardzo. Albo multi-instrumentalistą. Dobrze. Malarzom i poetą. W biegu od słowa do słowa pospiesznie lub stemplem serca na płótnie czas znaczysz. Mówią ślady kamyczki na drodze. Wiatr zawieje. Deszcz łez płucze bez reszty. A ty znak za znakiem czas określasz własny. W pawi ogon stroisz szyfrem liter, mozolnie. Prawdę jak świat stare w sieci linii, a potem zakreślisz zamaszyście od snu do snu bajki własne na okoliczność. Jakby ci mało było burz i lawin, jeszcze własne krzykniesz w pustym domu echem dni. Rozkrwawisz w deszczu gwiazd szkiełkiem wokół, szpalery drzew i ptaki w locie w warkoczach wiatru. W pięść zaciśniętą zatrzymasz, zapiszesz, za ogon złapiesz. Z czasem sam na sam. No a my nawiążemy do wiersza o pociągach, czy do wierszy właściwie o pociągach oraz do poetów, o poetach, malarzach, pieśnią, która właściwie to wszystko łączy, bo chcemy zaśpiewać piosenkę o giełdzie turystycznej piosenki w Szklarskiej Porębie. Dla tych, którzy tam nie jeżdżą, nie wiedzą, giełda odbywa się w bazie pod Ponurą Małpą. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ ta nazwa się pojawi za chwileczkę w piosence. Tytuł piosenki jest Pociąg na... Nie, Pociąg do Szklarskiej Poręby. Jeszcze raz. Ktoś ciszył. Jeszcze raz. To była prawdziwa zmora. Musieli biec po torach. A teraz siedzą szczęśliwi, na pociąg jednak zdążyli. Już dudnią pędzące koła, jedzie ekipa wesoła. Śmieją się wszystkie gęby, bo jadą do Szklarskiej Poręby. Tam górskie czekają ścieżki i długie piesze wycieczki. Na pewno też na szlaku spotkają innych śpiewaków. Usiądą, aby odpocząć, a mają gitary ze sobą, więc wiatr z muzyką pohula po lasach i po górach. Karkonoskie lasy to istne są rarytasy, a w górach krążące dźwięki prowadzą na giełdę piosenki. Giełda to taki festiwal,
co mocno za serce trzyma. Więc liczni artyści z kraju chętnie tutaj zjeżdżają. Jeszcze raz. Pod ponurą małpą baza to muzyczna jest oaza. Czyni życie tak pięknym, że chce się pisać piosenki. Więc jadą radosne gęby, by dotrzeć do Szklarskiej Poręby. Za chwilę wpadną w ramiona cudownego organizatora. Już pociąg wjeżdża na peron, wzbudzając radość szczerą. Lecz uśmiech podróżnym z ust znika, gdy słyszą anons z głośnika. Plim plom, stacja Suwałki. Hej! Dobrze, to my teraz. My teraz nie dojedziemy, ale pójdziemy do Winia. Taki mam bardzo sympatyczny wiersz dla głodomorów, którzy nie jedli obiadu. No i właśnie im dedykuję. Marzenie. Utwór sadystyczno-masochistyczny. Na początek merlot w głębokiej szklance. Niech język spaceruje sobie po winnicy. Potem jeszcze łyk chciwy starego syracha, by dusza skoczyła w wesołe ha, ha, ha. No, a dalej zupy parująca waza. Dajmy na to rosołku, w nim łódko nie zawadza. Może być kropliczek lub barszcz ukraiński z jajkiem, z jakąś wkładką, reniferem fińskim. Czekają nas rozkosze podniebienia dalsze. Weźmy puchar.